Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Gospolski. Chciałbym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na dwa wydarzenia, dwa istotne wydarzenia minionych, minionego tygodnia, minionych dni. Pierwsze, o którym już wielokrotnie mówiliśmy i które było już wielokrotnie interpretowane, dotyczy tej skandalicznej rezolucji większości, Parlamentu Europejskiego, promującej, a w istocie, spychającej większość społeczeństwa, większość społeczności krajów Unii Europejskiej no, do roli drugorzędnej, a promującej jako dominującą, dominującą społeczność tę, która respektuje, promuje i yy, reklamuje ideologię LGTB. To skandaliczna. Rezolucja i absolutnie niedopuszczalna. Ale przy okazji dyskusji nad tą rezolucją, i to było mało podkreślane i ma słabo zauważane, została zgłoszona także inna propozycja. Rezolucji została zgłoszona przez tak zwaną skrajnie prawicową, ale bardzo interesującą i ważną, 70-posłową, chyba grupę, frakcję Parlamentu Europejskiego tożsamość demokracja, o ile się nie mylę teraz się nazywa, która przedłożyła własną propozycję. I ta propozycja jest niesłychanie interesująca. Oczywiście podkreśla prawa człowieka, podkreśla prawa kobiet, podkreśla prawa osoby ludzkiej i tak dalej, i tak dalej, a, ale też y, domaga się, domaga się, Absolutnego zakazania i odrzucenia działania, które spycha kobiety na absolutny margines w sporcie, dlatego, bo umożliwia mężczyznom przedstawianie się jako kobiety i branie udziału wraz z kobietami w szeregu dziedzinach sportu, w których siła mięśni i te walory, które mężczyźni mają nieporównanie większe niż kobiety, sprawiają, że te niby kobiety, ludzie reklamujący się jako kobiety i tak przedstawiający się, mają nieporównanie większe szanse. To w istocie sprawia, że kobiety nie będą mogły brać udziału w sporcie, będą wypchnięte z bardzo wielu dziedzin sportowych. Przeciwko temu protestowała ta rezolucja. I druga sprawa, którą ta rezolucja podkreślała, to rzecz naprawdę nieomal zbrodnicza, tak zwany przemysł surogatek czyli traktowania kobiet jako narzędzia do rodzenia dzieci, no najczęściej przecież dla homoseksualistów, o to chodzi. Te kobiety są wyłącznie używane jako narzędzie. Te kobiety są używane wbrew w istocie swojej woli, bo to są najczęściej bardzo biedni ludzie, bardzo biedne kobiety, które ze względu na swoją sytuację są zmuszane do tego, żeby wydawać na świat na podstawie sztucznego zapłodnienia dzieci, z którymi nie mają nic wspólnego, bo zostają one natychmiast sprzedane, oddane w cudze ręce. To jest dopiero skandal. To jest dopiero dramat. To pokazuje, jak ideologia LGTB niszczy ludzkość, a zwłaszcza niszczy kobiety. Jest skierowana w istocie przeciwko kobietom. Warto o tym pamiętać, dlatego że to pokazuje, że jest ugrupowanie, z którym można współpracować. Oczywiście jest bardzo istotny problem. To jest ugrupowanie, w którego większość w zakresie geopolityki jest czasami skrajnie prorosyjska, a AfD, niemiecka grupa tam panująca, rów, tam działająca równocześnie skrajnie nacjonalistyczna z dążeniem do o, odbudowy, że tak powiem, yy, 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 i reklamowania działania Wehrmachtu, tym także w Polsce w czasie II Wojny Światowej, co oczywiście jest rzeczą niedopuszczalną i w żadnym, z czym Polska się w żadnym wypadku pogodzić nie można. To pokazuje, że w Unii Europejskiej są różne sytuacje, w którymi możemy współpracować w jednych dziedzinach, a w innych z zupełnie innymi. Podkreślam obecne, dzisiejszą decyzję Niemiec, żeby wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi nakładać sankcje na Rosję, Związku ze skandalicznymi działaniami Rosji przeciwko Ukrainie, przeciwko bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO, w tym także przeciwko krajom bałtyckim. Powtarzam jeszcze raz: Polska musi poszukiwać różnych rozwiązań, różnych rozwiązań, ale nigdy nie wiązać się z wrogami Polski. Walczyć o swoje, bronić naszej tożsamości i naszego bezpieczeństwa, ale nie dawać się używać wrogom Polski. Nigdy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.